22 września w hali Ostróckiego Centrum Sportu i Rekreacji odbyła się 9. Spartakiada osób niepełnosprawnych województwa warmińsko-mazurskiego. Podopieczni warsztatów terapii zajęciowej aż 4 lata musieli czekać na wznowienie tej imprezy. W województwie przez tyle lat nie znalazły się środki na jej organizację. Gospodarzem Spartakiady było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie. Główną ideą jest popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych, ich rehabilitacja społeczna oraz likwidacja, że tak powiem, barier mentalnych, które niestety jeszcze dzielą tę grupę społeczną od zdrowej części społeczeństwa. Chcemy w ten sposób udowodnić, że osoby niepełnosprawne są tak samo sprawne. Jest to integracja ze społeczeństwem. Pokazujemy, że również możemy uczestniczyć w takich imprezach jak Spartakiada. Jest to przede wszystkim przełamywanie własnych barier, niepełnosprawności. I myślę, że to jest podstawą. Pokazujemy, że chcemy uczestniczyć tak jak każdy pełnosprawny człowiek w życiu społecznym. W sobotniej Spartakiadzie o medale rywalizowało 8 zespołów z całego województwa. Do Ostródy przyjechały osoby niepełnosprawne z Dobrego Miasta, Biskupca, Elbląga i Ławy, a także Morąga i Nidzicy. Podopieczni nidzickich warsztatów terapii zajęciowej nie mogli doczekać się sportowej rywalizacji. Zawsze w takich wypadkach, to już 2 tygodnie temu ogłosiłem, że są zawody, to niektórzy uczestnicy codziennie do mnie przychodzili, kiedy wyjazd, czy już jest na liście. Niestety była taka sytuacja, że jeden uczestnik w ostatniej chwili mi nie dopisał, tam ze względu pewnie na chorobę, ale pół godziny przed wyjazdem zadzwoniłem do osoby, która właśnie mieszka w Olsztynku, uczestnika warsztatu z Olsztynka, tylko że warsztatu z Nidzicy, tylko mieszkający w Olsztynku. I w ciągu pół godziny on tak się ucieszył, zebrał się i czekał już na nasz samochód, a nas przyjazd od 15 minut. Niepełnosprawni podczas 9. Spartakiady o medale rywalizowali w 6 konkurencjach. Najwięcej emocji przysporzyło pokonanie toru przeszkód, rzut piłką lekarską i skok w dal. Podopieczni warsztatów terapii zajęciowej udowodnili, że najważniejsza była dobra zabawa i integracja środowiska. Spotkanie było dobrą okazją do długich rozmów na temat tolerancji i postrzegania funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Na pewno przez te, tak się składa, że mamy 20-lecie naszego koła w Ostródzie, naszego stowarzyszenia i z perspektywy tych 20 lat na pewno wydarzyło się bardzo dużo dobrego i te granice uległy jakby likwidacji, a chociaż nie do końca. Po prostu jest duży postęp w tej kwestii. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy powstało w kwietniu 1992 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka działa m.in. na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także prowadzi szereg działań zachęcających do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wciąż jednym z ważniejszych zadań jest przełamywanie stereotypów tkwiących w społeczeństwie. Zawsze nad czymś takim trzeba długo pracować, bo społeczeństwo, mam wrażenie, że jest przekonane w pewien sposób, ale w dalszym ciągu jest brak takiej pełnej integracji. Jednak osoby niepełnosprawne żyją tak jakby we własnym świecie, a osoby pełnosprawne mają swoje imprezy i to nie zawsze idzie w parze. Dlatego zawsze trzeba pracować nad tym, żeby te imprezy w jakiś sposób łączyć, integrować osoby niepełnosprawne z pełnosprawnymi. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym od początku swojej działalności stara się przełamywać bariery, jakie dzielą niepełnosprawnych od reszty społeczeństwa.